Hej, hej. I dostaliśmy znienacka 1 sierpnia trailer, no bo to już nie jest teaser, to już jest trailer serialu Cassian Andor, czy z serialu Cassian, bo taki jest tytuł tego serialu, wraz z niezbyt pozytywną informacją. Znaczy, no, zależy jak patrzeć. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że premiera serialu zostanie przesunięta. Ja bardzo liczyłem na to, że ten serial, dwa odcinki pierwsze serialu pojawią się 31 sierpnia, no ale niestety okazuje się, że tutaj nastąpi przesunięcie i dostaniemy 3 odcinki, ale 21 września. Domyślam się, dlaczego tak zrobili, bo jakby konkurencja jest dosyć duża. Ten wychodzi ten film She-Hulk, który po prostu chyba absolutnie nikt go nie chce oglądać. Jest ten serial w świecie Władcy Pierścieni. Będzie chyba też ten serial, ten prequel do Gry o Tron. Także no, jakby jest ciasno na koniec sierpnia z tego co się orientuję, w związku z tym no rozumiem to przesunięcie daty premiery Cassiana, no i, ale no żałuję, bo jednak myślałem, że wcześniej będzie. W ogóle ciekawa sprawa, tutaj wam opowiem, w środę, bo dzisiaj to nagrywam 1 sierpnia, w środę, czyli 3 sierpnia, pojawi się na kanale materiał na temat, co chciałbym zobaczyć w serialu o Cassianie. I no niestety kilka rzeczy, o których tam mówię, już tutaj nam ten trailer wyjaśnił, bo na przykład mówię, że fajnie by było zobaczyć jakieś retrospekcje pokazujące jakieś dzieciństwo Cassiana. No trailer nam tutaj wskazuje, który za chwilę sobie obejrzymy, wskazuje nam na to, że takie będą, więc ale jakby zdecydowałem się nie zmieniać tamtego odcinka, no bo wiele rzeczy tam nadal pozostaje aktualnych. Dobra, nie gadam już, oglądamy trailer Cassian Andor i potem sobie oczywiście tradycyjnie powiemy na jego temat kilka słów. Jedziemy. To jest fajne. Przypomina Rogue One'a. O, i tu jest mały Cassian, chyba. You just walk in like you belong. They're so proud of themselves. Yeah. So fat and satisfied. Imperialny senat. They can't imagine that someone like me would ever get inside their house. Cassian Andor. The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all to something real? Then stop it. I need all the heroes I can get. For the greater good. Call it what you will. Let's call it war. No yes. Piechota imperialna jest. It's fermenting out there, son. Jest Saul Guerrera. You're in my net. Are you a fish? Or are you a thief? You're slipping. I'm not slipping. I've just been hiding for too long. As long as everyone thinks I'm an irritation, there's a good chance they'll miss what I'm really doing. What are you really doing? This is what revolution looks like. I'm tired of losing. Słuchajcie, pierwsze słowa, ja tutaj rozdzielę teraz dźwięk, żeby, albo zrobimy tak, wyciszę dźwięk, żeby jak będę tutaj przesuwał po linii czasu,
to nie będzie wam hałasowało. W każdym razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zresztą mówiłem to chyba przy okazji tego pierwszego teasera Andora, ponieważ wiecie, Andor z serialu takiego, że to nikogo, wszystkich to tam kręci, wiecie, serial o Kenobim, serial o Boba Fecie, który okazał się Book of Boba Fett dosyć dużym rozczarowaniem. Wiecie, o tych jakby postaciach, które znamy z klasycznej trylogii gdzieś, czy z prequeli też, prawda? Natomiast tutaj mamy serial, który jest osadzony jakby na postaci, celowo mówię na postaci, no bo to ona jest tutaj głównym nośnikiem fabuły, czy ona będzie głównym nośnikiem fabuły, która została wykreowana już stricte w tych nowożytnych, w cudzysłowie, czasach Gwiezdnych Wojen, czyli w czasach no już Disneya, tak? Jest to postać z Rogue One'a, gdzie widzimy jej koniec de facto, prawda? No bo Cassian Andor w Rogue One na koniec ginie. Chyba że się zaraz okaże, że jednak nie zginął. No ale jakby póki co wszystko wskazuje na to, że jednak ginie. I tak jak wydawało się, że ten serial to w ogóle absolutnie nikogo, no to okazuje się, że jednak, wiecie, no to jest wow. Przede wszystkim mega mi się ten serial podoba wizualnie, nie? Zobaczcie, pierwszy z brzegu, jakaś tam klatka kliknąłem, nie? I zobaczcie, jak to wizualnie wygląda. Notabene to jest jakiś najprawdopodobniej koreliański statek, sądząc po jakby pewnych elementach. Gdzieś mi się obiło o uszy, że to jest statek, czy model w ogóle statku zaprojektowany do klasycznej trylogii. On miał się pojawić bodajże w Solo, ale się nie pojawił, a teraz właśnie się pojawia. Tutaj mamy, może po kolei, nie? To jest w ogóle, zobaczcie, po czym poznać rebelianta, nawet w Gwiezdnych Wojnach, że trzyma kałasza, nie? Nie znam się na broni automatycznej, natomiast no dla mnie to jest tam może z trochę innym celownikiem, ale generalnie to jest automat kałasznikowa i widać przerobiony na blaster. Ale o tym mówiłem dalej, znaczy o tym mówiłem wcześniej. Jest też mega fajna scena tutaj, która się kojarzy z Rogue One, nie? Gdzie tam krążownik się pojawia nad Jedą, więc bardzo, bardzo fajny. I to oczywiście dla wszystkich dyskutujących, czy krążowniki mogły wchodzić w atmosferę, czy nie, bo pamiętam długie dyskusje na ten temat wśród fanów. No, najwyraźniej kolejny już film nam pokazuje, że jednak mogły. No nieistotne. Mamy jakieś retrospekcje, nie wiem, wydaje mi się, że to może być, znaczy, że w ogóle widzimy tutaj młodego Cassiana Andora, tak, który patrzy, nie wiem, na kamieniołom jakiś na swojej rodzinnej planecie, na planecie, która być może została podbita przez Imperium ze względu na złoża i eksploatowana ze względu na złoża. I Cassian już od najmłodszych lat tutaj, prawda, planuje kraść i szkodzić Imperium. Widzimy, jak tutaj włazi gdzieś. O, zobaczcie, to jest po prostu mega fantastyczne ujęcie. Widać, że jednak po bałaganie, który Yoda i Imperator zrobili wewnątrz hali, że tak powiem, Senatu, został ten Senat odbudowany. Ten znak Imperium tutaj na dole, no po prostu mega fantastycznie to wygląda. Też te... I zobaczcie, że tutaj w ogóle jest przez to, jaki jest kolor zrobiony, nie? Jak to jest oświetlone, to właśnie sprawia wrażenie takiej sterylności trochę. Takiej, zresztą tutaj wszystkie sceny z Imperium są takie sterylne, czyste, nie? Czyli znowu myślę, że to jest jakaś symbolika, żeby pokazać właśnie to takie zestawienie, że tutaj mamy Imperium, które, jak mówi nam któraś z postaci na tym trailerze, już, że tak powiem, trzeszczy w szwach, ale jeszcze jest mega potężne, jest właśnie czyste, błyszczące, lśniące, jakby jest absolutnie z dala od jakiegokolwiek upadku, nie? I zobaczcie, kolejna scena, też mamy takie jakby
minimalnie rozmyte kontury, takie właśnie białe, to jest wszystko takie sterylne. To też, prawda, zobaczcie, no mundury jakby bez żadnych zagnieceń, nawet te komputery w tle, no po prostu wszystko wygląda nam czysto i mamy dwóch tam w tle, prawda, Andor mówi, że mamy Imperium, czy dowódców Imperium, którzy tylko są grubi i taplają się w swojej upojeni swoją władzą, no i sobie, prawda, piją kakao, nie? Znaczy, nie wiem, czy to kakao, to taki żart. I znowu przecinamy na młodego Cassiana Andora, który, nie wiem, to zbliżenie pokazuje, że on był zawsze biedny. Zobaczcie, buty ma jakieś za duże po starszym bracie, obwiązane sznurkiem, żeby mu nie spadły z nogi, więc to też takie, nawet w tym trailerze takie zestawienie tych scen, prawda, że mamy bogate Imperium i no i właśnie biednego chłopaka, który gdzieś tam próbuje coś zrobić. Tutaj chyba w ogóle ktoś leży w tle, nie? Nie wiem, może śpi, może to jest Cassian, który przyszedł do siebie do domu. A tutaj kolejna scena, wlazł do wnętrza jakiejś placówki Imperium. To mi się w ogóle, wiecie, kojarzy z Alienem, w sensie z filmem Alien, nie? Taki ten, to pomieszczenie takie, nie wiem dlaczego. Cassian już dorosły, najprawdopodobniej się gdzieś tam wkręcił do Imperium, żeby coś ukraść, zaiwanić, i mamy Stellana Skarsgarda, aktora Stellana Skarsgarda. Ja zaraz sprawdzę, kogo on grał, bo nie pamiętam. On gra postać, która się nazywa Luten. Luten najwyraźniej to jest jakiś przyjaciel, nie wiem, może on zwerbował Cassiana tutaj. W ogóle na przestrzeni tego trailera widzimy go w kilku jakby wersjach, nie? Raz ma krótsze włosy, raz ma dłuższe, więc stąd zakładam, że to, nie wiem, różne czasowo są momenty, obserwujemy jego życia. Tutaj chyba też Cassian, bo w ogóle, wiecie, mam takie wrażenie, że najpierw Cassian atakował Imperium, bo kradł, żeby przeżyć, żeby coś mieć, żeby, nie wiem, zapewnić być może jakiś byt swojej rodzinie, a potem zostaje właśnie zwerbowany do jakiejś komórki rebelii, czy jakiejś takiej komórki, może nie nazywajmy tego rebelią, ale jakiejś takiej komórki, która bardziej, mocniej już walczy z Imperium. W ogóle to tło tutaj, to otoczenie mi się kojarzy z Jedą. Nie wiem, czy to jest słuszne wrażenie. I teraz zobaczcie. Tutaj mamy znowu jakąś retrospekcję. Skąd wiem, że to jest retrospekcja? Nie wiem, być może tutaj widzimy rodziców czy ojca Cassiana. Widzimy być może, jak wojska Imperium zajmują planetę należącą, znaczy planetę, na której wychował się Cassian. A skąd widzę? No bo zobaczcie po hełmach, nie? Bardziej to mi przypomina jakieś hełmy wczesnych szturmowców albo wręcz klonów jeszcze. Czyli to muszą być jakieś zupełnie wczesne lata istnienia Imperium. Mogę się mylić, napiszcie w komentarzach, jeśli się mylę. I znowu, ta sama planeta, tylko tym razem już podejrzewam później, nie? Mieliśmy cięcie do później. Ważny dygnitarz Imperium, ponieważ ma ochronę w postaci szturmowców śmierci, których też znamy z Rogue One między innymi. No i z tyłu widać już zwykłego szturmowca, nie? Czyli w cudzysłowie standardowym hełmie. Tutaj jakaś lokalna policja. Gdzieś widziałem plotkę, że ta postać, nie pamiętam aktorki, jak się nazywa ta aktorka, ale że to ona może grać, że to może być siostra Cassiana. Gdzieś coś takiego widziałem. I mamy planetę, na której się rozwala jakieś stare imperialne czy stare republikańskie konstrukcje. To może być planeta Braka, czyli ta, którą znamy m.in. z Fallen Order, na której na początku gry Fallen Order pracował Cal Kestis. Natomiast no niekoniecznie, to może być jakby jakakolwiek inna planeta. I też mi się wydaje, że w jakichś plotkach z planu Cassiana padła nazwa tej planety. Ja w tej chwili sobie tego nie przypomnę, ale że to nie jest Braka. Natomiast no, zakładam, że nawet te, zobaczcie, statki transportowe są podobne jak te na
właśnie na bratce. Też no, prace demontażowe. Znowu młody, czy młodszy chwilę Cassian Andor. Ten statek, design tego statku jest po prostu mega fantastyczny. A tutaj widać już czarny, zobaczcie, X-Wing. On się nazywał chyba Two Pipes, miał taką nazwę, dwie rury. Nie? Czyli mamy zapowiedź, że ta grupa Soła Guerrery tutaj działa, no bo on był w grupie Soła Guerrery, to wiemy z Rogue One, więc jakiś tutaj widzimy trening, może trening szturmowców, chociaż może niekoniecznie, chociaż w sumie. No i Stellan Skarsgård spotyka się z Sołem Guerrerą, trochę młodszym, bez maski tlenowej. O, i to jest, słuchajcie, fantastyczne ujęcie, bo widzimy wojska naziemne Imperium, nie szturmowców, nie? Widzieliśmy ich przez chwilę w filmie Solo, natomiast tu widzimy ich trochę, nie wiem, więcej. Natomiast no, najwyraźniej są używani w roli jakiejś lokalnej policji na planecie. I to jest znowu, podejrzewam, ta planeta, którą tam widzieliśmy wcześniej. Jakieś demonstracje, lecące kanonierki. Tutaj być może to jest jakiś funkcjonariusze, wiecie, te niebieskie mundury, jakaś, nie wiem, lokalna władza, jakaś lokalna policja, która jest pod lojalna, czy kolaborująca z Imperium. O, znowu tutaj też widzimy ich, przylatują na... Oj, mamy Coruscant. Więcej Coruscant. Zawsze uwielbiałem Coruscant. Jeszcze więcej. Czy to też może być Coruscant? Tak, może być Coruscant. Aczkolwiek, no tutaj to już bym się nie zakładał, czy to jest na 100% Coruscant. Ale może być. Chociaż raczej nie. To jest w nocy ta planeta... znowu tak, którą nazwaliśmy sobie, że, czy domyślamy się, że to jest planeta rodzinna Cassiana. Znowu, sterylność. Zobaczcie, fantastycznie to wygląda. Cassian, dziewczyna, przesłuchiwana, złapana. O, na, znowu kolejne wcielenie Stellana Skarsgarda. Ubiera się i tutaj zobaczcie, spotkanie z Mon Mothmą. I zobaczcie, jakie to jest sztuczne, nie? Ona, jesteśmy na Coruscant, nie? Jakie tutaj te miny ich są takie sztuczne, tak? Więc to najwyraźniej coś tutaj, jakaś polityka wchodzi w grę, której teraz nie znamy i której nie rozumiemy. Wnętrze tego statku, zobaczcie, wygląda jak mniej rozwalony Sokół Millennium, ale genialnie to wygląda. W ogóle podoba mi się, czy przynajmniej z trailera wynika tyle, że Stellan Skarsgård będzie miał trochę większą rolę, bo jakby do tej pory myślałem, że to będzie tylko, wiecie, no pojawi się w dwóch scenach i tyle, żebyśmy mogli napisać, że w serialu gra Stellan Skarsgård, a tu jednak, przynajmniej po trailerze, można wywnioskować, że będzie go trochę więcej. Stellan Skarsgård świetnym aktorem jest, więc jakby... I atak na jakiś krążownik, to jest znowu Coruscant, piękne ujęcia. Trochę się zmieniły mównice i platformy w Senacie Galaktycznym, w Senacie Imperium. Są takie mównice, jak pamiętacie z prequeli, takich mównic tam nie było. Natomiast znowu mamy taką jakby dziwną poświatę, dziwne oświetlenie. Trochę, że to nam daje takiej z jednej strony sterylności, z drugiej strony takiej mistyczności też. Też tej scenie. O, spotkania na wysokich sferach. Mon Mothma. Fantastycznie wygląda ten jakiś, nie wiem, jej pałac, czy jak to nazwać. No i kilka takich przeciętych scen, jak to Imperium jest złe i jak niszczy planety. Poszczególne. O. I jak na poszczególnych planetach walczą z okupantami. O, tu jeszcze będzie fantastyczna scena. Tutaj ta scena, to pierwsze spojrzenie, nie wiem dlaczego on mi się ten, bo to chyba jakiś lekarz jest,
skojarzył mi się z maskanatą, nie? Przez te oczy, ale oczywiście to jest inny gatunek niż maskanata. I tutaj zobaczcie, a nie mogę trafić. Nie mogę trafić w tę scenę. O, jest. Zobaczcie, cztery ręce. Być może to jest jakiś, wiecie, półlegalny lekarz podziemia, do którego gdzieś tam nasi bohaterowie muszą trafić, bo, no bo oberwali gdzieś w walce, nie? I to jest takie, zobaczcie, takie trochę creepy, nie? Taka, ale strasznie mi się podoba ten kadr, jak sobie złapię, nie wiem, ustawię na tapetę, bo jest po prostu genialny. Walka, szturmowcy, deszcz. Tutaj to I have no fucking idea, co to może być. Czy to wygląda na jakiś kataklizm? Tutaj, nie wiem, płonie coś? Nie wiem, jedna planeta wpada do Słońca? Nie wiem. I bum. I właśnie informacja o opóźnieniu. Ale słuchajcie, no tak jak mówiłem na początku, ten trailer, podobnie jak ten wcześniejszy teaser, tylko teaser był taki spokojniejszy, to ten trailer jakby jeszcze tylko rozgrzał hype. Myślę, że serial Andor będzie takim pozytywnym zaskoczeniem, którego się nikt nie spodziewał, że to, wiecie, no bo wszyscy, że Kenobi, że w ogóle serial roku 2022 to będzie Kenobi, a tu się może okazać, że ten serial będzie no wielokrotnie lepszy, ponieważ odpowie na podstawowe jakby pytania, jakie mają fani, to znaczy jak wyglądała galaktyka bez Jedi, nie? No bo jakby nie mamy tutaj Jedi, jak wyglądało Imperium w rozkwicie, jak wyglądała polityka również, te takie jakby, no bo wiecie, byli rebelianci, którzy walczyli na poszczególnych planetach z naciskiem Imperium, no ale gdzieś tam na Coruscant była ta taka rebelia, ale taka dyplomatyczna rebelia, opozycja. I ta opozycja coraz traciła wpływy, ale mimo to walczyła gdzieś tam słowem i negocjacjami z Imperium. I to jest, i ta polityka właśnie, fajnie będzie to zobaczyć. Także, no, myślę, że ta zapowiedź nas trochę rozgrzała, w sensie ten trailer nas troszkę rozgrzał, troszkę zasmucił przesunięcie premiery, no ale trudno. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobał ten trailer serialu o Andorze. Ja się z wami już żegnam. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.